1, 2, 1, 2, 3. Anatomiczne myśli w głowie mam. Chcę zbadać prędko twojego zdrowia stan. Chcę sprawdzić, jak układa w tobie się. Krew. Czy wszystko w tobie się gotuje, czy od serca w dół coś płynie też do żył, co sprawia, że gorące dłonie masz i taki szybki oddech płonie twarz. I chcę znaleźć w twojej twarzy miejsce wolne od zarostu, gdzie całować mogę ciało, ciepłą skórę aż do kości. I chcę wolno ci oddychać gdzieś za uchem i pod brodą, mocno ściskać cię za kark i tańczyć palcem tuż przy skroni. Chirurgiem twoim dzisiaj stanę się i operację przeprowadzę, bo coś chyba się popsuło. Oj, czegoś masz za dużo. Wytniemy tu, zszyjemy tam. Bo przecież po co takie wielkie ego masz? Co z tego, że tak pragnę cię? To ego aż przerasta mnie. Przez pory skóry się ulatnia. Cały pokój się zadławia twoim ego. Znaleźć w twojej twarzy miejsce wolne od zarostu, gdzie całować mogę ciało, ciepłą skórę aż do kości. I chcę wolno ci oddychać gdzieś za uchem i pod brodą, mocno ściskać cię za kark i tańczyć palcem tuż przy skroni. I chcę, żebyś był bezradny i w niewiedzy zamknął oczy, kiedy zbadam kształt łopatek i uszczypnę cię w obojczyk. I chcę, żebyś był bezradny i w niewiedzy zamknął oczy, kiedy zbadam kształt łopatek i uszczypnę cię w obojczyk.